Cześć, witam w kolejnym odcinku kursu, którego tematem jest programowanie w języku C#. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem konstruktora dla naszej klasy. Co to jest konstruktor? Konstruktor to specjalna metoda klasy, która jest wywoływana jako pierwsza podczas tworzenia obiektu naszej klasy. Aby utworzyć obiekt, musi zadziałać konstruktor, który nam stworzy ten obiekt. Konstruktor ma taką samą nazwę jak nazwa klasy i nie zwraca żadnych wartości. Nie zwraca żadnych wartości, po prostu tworzy nowy obiekt. Klasa może posiadać wiele konstruktorów, jednak wszystkie one muszą się różnić wtedy typem lub liczbą argumentów, z jakimi są wywoływane. Konstruktor jest wywoływany za pomocą wyrażenia new podczas tworzenia obiektu, co już widzieliśmy, gdy wykorzystywaliśmy konstruktor domyślny podczas tworzenia klasy dzienniczek. Tutaj tworzyliśmy nowy obiekt klasy dzienniczek i wykorzystywaliśmy słówko kluczowe new, wtedy jest wywoływany konstruktor i tutaj korzystaliśmy właśnie z konstruktora domyślnego. Konstruktor domyślny to konstruktor, który zostaje utworzony w przypadku, kiedy my nie zdefiniowaliśmy żadnego konstruktora w naszej klasie. No bo my w naszej klasie jeszcze nie stworzyliśmy żadnego konstruktora, będziemy to robić dopiero dzisiaj. Dlatego dla nas został dostarczony tak zwany konstruktor domyślny. Właściwości konstruktora domyślnego to są takie, że konstruktor domyślny jest publiczny. No, aby można było tworzyć obiekty klasy, musi być publiczny. Nie posiada argumentów, no bo nie przekazujemy tutaj do niego żadnych argumentów. Inicjuje wartości pól klasy, czyli stan klasy, inicjuje wartościami zerowymi. Jeżeli są to typy proste, to inicjuje je wartością 0. Jeśli jest to wartość typ logiczny, bool, inicjuje go wartością false. Natomiast jeśli to są jakieś pola innych klas, innych obiektów, to inicjuje je wartościami 0. A więc taka inicjalizacja odbywa się w konstruktorze domyślnym. Konstruktor domyślny ma taką samą nazwę jak klasa. Widzimy, ma nazwę diary, tak samo jak nasza klasa diary, czyli tak samo, nazywa się dokładnie tak samo jak nazwa klasy i widzimy, że nie zwraca żadnej wartości. Nie zwraca żadnej wartości, tylko tworzy, dostarcza nam nowego obiektu z zainicjowanym stanem obiektu. Konstruktor można tworzyć za pomocą snippetu sitor. To teraz przejdźmy do naszej klasy i w naszej klasie utworzymy sobie nasz pierwszy konstruktor. Wpiszmy słówko sitor i teraz możemy nacisnąć dwukrotnie klawisz tab. I teraz został stworzony nasz pierwszy przykładowy konstruktor. To, co teraz zostało dodane, to można powiedzieć, że to jest właśnie konstruktor. W tej chwili mamy taki konstruktor domyślny. To taki konstruktor domyślny dostarcza nam kompilator, podczas gdy my nie stworzymy żadnego konstruktora. To tak wygląda konstruktor domyślny. Jest publiczny, jest public, nie posiada argumentów, nic do niego nie przekazujemy. Inicjuje wartości pól zerami, no bo nie dokonujemy tutaj żadnej inicjalizacji, czyli on inicjuje te wartości pól zerami, wartością false lub null, w zależności od typu pól. Ma taką samą nazwę jak nazwa klasy. Widzimy, jest taka sama nazwa klasy i nie zwraca żadnej wartości. Tutaj nie stoi nawet słówko void, że nic nie zwraca. A to dlatego, że konstruktor nic nie zwraca, aczkolwiek tworzy nam dla nas nowy obiekt. Konstruktor jednak jest bardzo często wykorzystywany do inicjalizowania elementów obiektu. I teraz w naszym konstruktorze możemy sobie zainicjować naszą listę ocen. Ona jest inicjowana w tej chwili tutaj, ale możemy to zrobić w konstruktorze. I możemy w konstruktorze napisać ratings, nasze oceny, i tutaj dokonać inicjalizacji
naszej listy. I tutaj zainicjowaliśmy naszą listę ocen i wtedy nie wykonujemy tego tutaj na naszym polu, tylko dokonujemy inicjalizacji naszej listy w konstruktorze. Podczas gdy obiekt jest tworzony, czyli gdy w naszym programie wywoływany jest konstruktor, to ten konstruktor dokona teraz inicjalizacji pól i teraz zainicjalizuje naszą listę, tworząc nowy obiekt listy, abyśmy mogli dodawać do niego oceny. Nie musimy go inicjalizować tutaj. Właściwie w tym przypadku, czy ta lista jest zainicjowana w konstruktorze, czy ona jest zainicjowana tutaj, w tym przypadku nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Można powiedzieć, że ładniej i tak się stosuje, że to się robi w konstruktorze, ale główne znaczenie, kiedy dokonujemy inicjalizacji pól w konstruktorze, to wtedy, gdy chcemy ustawić jakieś wartości początkowe lub chcemy do naszego konstruktora przekazywać jakieś wartości. I teraz utworzymy sobie może nową klasę, gdzie utworzymy kilka konstruktorów. A to wszystko, to sobie zapiszemy, a to wszystko zrobimy w nowym projekcie. Dodamy może do naszej solucji nowy projekt, add new project. Nazwiemy go sobie constructors. Constructors, klikamy. Wybierzemy, żeby to była oczywiście aplikacja konsolowa i klikamy OK. Został dodany nasz projekt i teraz, żeby nasz projekt uruchamiał się przy starcie, przy debugowaniu, musimy go utworzyć jako projekt startowy. I klikamy nasz projekt prawym klawiszem myszy i ustawiamy tutaj opcję Set a Startup Project. I wtedy ten projekt, on widzimy, teraz jest tutaj wytłuszczony i on, ten nasz projekt będzie uruchamiał się przy starcie, gdy będziemy włączać debugowanie, gdy będziemy odpalać projekt, to będzie odpalany ten projekt. Te projekty w tym momencie nie będą uruchamiane. Dobrze, i teraz do naszego projektu dodamy sobie klasę. Dodajemy klasę, powiedzmy, nazwiemy sobie naszą klasę person, osoba. Person. W naszej klasie person dodamy stan, dodamy kilka pól. Powiedzmy, że dodamy pole typu integer, będzie to ID. Dobrze, następnie dodamy pole typu string, będzie to pole first name. Dodamy jeszcze jedno pole typu string, będzie to last name, imię, nazwisko, tak. Dodamy jeszcze pole odpowiedzialne za, które będzie przechowywać adres naszej osoby. To będzie też pole typu string, będzie to adres. I dodamy jeszcze sobie pole wiek, to będzie typu integer, będzie to wiek. I dodamy jeszcze jedno pole, to będzie typu string, to będzie pole płeć, gender. Dobrze, mamy te pola, to jest stan naszej klasy i teraz dodamy sobie kilka konstruktorów. Zdefiniujemy sobie konstruktory i piszemy ctor. Tu mamy zadefiniowany konstruktor. W tej chwili to jest konstruktor, można powiedzieć, konstruktor domyślny. A my sobie teraz zrobimy taki konstruktor, w którym będziemy ustawiać wartości domyślne dla naszych pól. Czyli w konstruktorze zdefiniujemy sobie, że ID wartością domyślną jest 1, że first name wartością domyślną jest Marcin. I cofnąć. Marcin, dobrze. Teraz zadeklarujemy sobie wartość domyślną last name.
powiedzmy Kowal. Dobrze. Zadeklarujmy sobie jeszcze wartość domyślną. Powiedzmy adres sobie pominiemy. Zadeklarujemy jeszcze wiek. Zadeklarujemy sobie 14. Moglibyśmy zadeklarować wszystkie, ale nie będziemy teraz tego robić. Możemy zainicjować się wartościami początkowymi, wartościami domyślnymi w naszym konstruktorze, tyle wartości, ile chcemy. Te pozostałe, co nie zostały zainicjowane, przyjmą wartości domyślne, czyli dla typów prostych będzie to 0, dla klas będzie to 0, dla wartości logicznej będzie to bool, dla stringa również będzie to 0. Dobrze, to jest stworzony konstruktor, w którym ustawiamy nasze pola przez wartości domyślne, a teraz zrobimy sobie następny konstruktor, który będziemy tworzyć obiekt i będziemy przekazywać do niego parametry, czyli będziemy tworzyć nasz obiekt, inicjować takimi wartościami, jakie zostaną przekazane w parametrze. Piszemy sobie sitor, klikamy dwa razy tab i teraz tak, do naszego konstruktora przekazujemy takie parametry jak ID, następnie przekazujemy first name, następnie przekazujemy last name, tak, przekazujemy adres, przekazujemy wiek i przekazujemy płeć. Dobrze, do naszego konstruktora przekazujemy wszystkie parametry. Tak tyle parametrów przekazujemy, ile mamy pól. Ma ID, first name, last name, adres, wiek i gender. Czyli w naszym konstruktorze będziemy ustawiać właściwości startowe, inicjalizujące dla wszystkich naszych pól. I teraz inicjalizujemy nasze pole. Czyli ID, nasze pole, będzie się równać ID. Tutaj mamy podkreślenie, bo nie jest jednoznaczne, do jakiego ID przypisujemy jakie ID. Bo tutaj mamy przekazywane ID jako parametr i w naszej klasie pole jest też ID. Żeby to było rozróżniane, C# dostarcza nam słówka kluczowego this. Jak sobie wpiszemy tutaj this i kropeczkę, to informuje, że te this informuje, że te ID tyczy się naszej klasy, naszego obiektu. I teraz do naszego obiektu, do właściwości ID, przypisujemy te ID, które zostanie przekazane w konstruktorze. Następnie wywołujemy this first name. First name przekazujemy first name. Tak. I tutaj first name popełniłem literówkę. Dobrze. I teraz następnie last name. Last name równa się last name. Następnie zainicjalizujemy sobie adres. Równa się adres. Następnie wiek. Równa się wiek i jeszcze płeć równa się płeć. I w tym momencie stworzyliśmy konstruktor, który jest wywoływany z parametrami i te parametry, które zostaną przekazane do konstruktora, tymi wartościami zostanie zainicjalizowany nasz obiekt. Tak jak powiedziałem, konstruktory mogą być przeciążane. Przeciążane to znaczy, że w tej chwili mamy dwa konstruktory. Jeden konstruktor, do którego nie dostarczamy żadnych parametrów, inicjalizujemy je wartościami domyślnymi. I drugi konstruktor,
do którego przekazujemy parametry w celu inicjalizacji naszych pól. Aby przeciążyć konstruktor, wystarczy utworzyć kilka konstruktorów właśnie różniących się liczbą parametrów lub typem przyjmowanych parametrów. W tej chwili nasze konstruktory różnią się liczbą przyjmowanych parametrów. Konstruktor zajmuje się inicjalizacją pól składowych. W przypadku, gdy pola nie zostaną zainicjowane żadnymi wartościami w konstruktorze, zostanie im przypisana wartość domyślna, czyli 0, false lub null, w zależności od typu. Tak jak w tym konstruktorze nie przypisaliśmy żadnej wartości domyślnej dla pola adres i dla pola gender, tak te pola zostaną w naszym obiekcie zainicjalizowane wartościami domyślnymi, z racji, że jest to string, będzie to null, ale to za chwileczkę sprawdzimy. Możemy sobie do naszej klasy dodać jeszcze jeden konstruktor. Dodamy sobie jeszcze jeden konstruktor. Konstruktorów możemy dodawać bardzo wiele, ile nam jest potrzebne. Tylko tak jak powiedziałem, muszą się one różnić liczbą parametrów lub typem przyjmowanej wartości. Czyli piszemy sitor, tworzymy jeszcze jeden konstruktor i w tym konstruktorze powiedzmy zainicjalizujemy sobie tylko te pierwsze trzy pola. Wklejamy, inicjalizujemy tylko te pierwsze trzy pola. OK. Resztę możemy zrobić, że przyjmą resztę, jeżeli nie zainicjalizujemy pozostałych pól, przyjmą wartości domyślne, albo czyli null, zero, false lub false w zależności od typu, lub możemy sobie tutaj też w konstruktorze dla tych pozostałych wartości na przykład przypisać, że chcemy, żeby adres zawsze przyjmował na przykład wartość Katowice, bo nasze osoby będą zawsze z Katowic. Możemy też tak zrobić. Możemy. Możemy też przypisać age na przykład 18, bo naszymi osobami zawsze będą 18-latki, chociaż to jest mało prawdopodobne, no ale moglibyśmy taki konstruktor stworzyć. Moglibyśmy. I te ostatnie pole gender możemy go nie inicjować. Możemy sobie stworzyć następne konstruktory na przykład z dwoma parametrami, z czterema parametrami, z jednym, z pięcioma. Możemy. I możemy sobie różne wariancje tych inicjalizacji zrobić, jakie nam będą potrzebne. No, przykładowo zróbmy sobie jeszcze jeden konstruktor. Który będzie przyjmować tylko dwa parametry. Tak, i w nim będą inicjalizowane tylko te dwie wartości, które przyjmuje, a pozostałe przyjmą wartości domyślne. Dobrze, to teraz przejdźmy do klasy program. Zapiszmy sobie to. I tutaj będziemy chcieli stworzyć obiekt klasy person. Person, tworzymy nową osobę, wywołujemy słówko kluczowe new, które będzie wywoływać konstruktor. I teraz person. Jeśli otworzymy nawiasy klamrowle, widzimy, mamy opcję 1 z 4. To znaczy, że mamy dostarczone 4 konstruktory. Jeśli przejdziemy do klasy person, mamy zdefiniowany jeden konstruktor, drugi konstruktor, trzeci konstruktor, czwarty. 4. Jeden przyjmuje dwa parametry, drugi przyjmuje 3 parametry, trzeci przyjmuje 6 parametrów i jeden bezparametrowy. I teraz jak sobie tutaj spojrzymy, jeszcze raz, person, mamy 4 parametry. Pierwszy przyjmuje 0 parametrów, drugi przyjmuje 2, trzeci przyjmuje 3, a czwarty przyjmuje 4. I teraz możemy skorzystać z każdego z nich. No to sobie skorzystajmy najpierw z pierwszego. Person. Dobrze. Teraz sobie utworzymy kolejną osobę. Person to będzie person 2 równa się new. Tu ma być oczywiście klasa.
równa się new person. Teraz skorzystamy z konstruktora drugiego, czyli przekazujemy dwa parametry. ID to będzie 1 oraz przekazujemy imię. Będzie to powiedzmy Tomek. Dobrze. Teraz utworzymy sobie kolejną osobę. I tutaj sobie skorzystamy z trzeciego konstruktora. W trzecim konstruktorze widzimy, przyjmuje trzy parametry, czyli ID, imię i nazwisko Nowak. Dobrze. I jeszcze skorzystamy z czwartego konstruktora, który sobie zdefiniowaliśmy, utworzyliśmy w naszej klasie person. I teraz wykorzystamy czwarty konstruktor, w którym inicjalizujemy wszystkie nasze wartości, czyli przyjmuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć parametrów. ID powiedzmy 5, albo żeby było szybciej, to sobie skopiujemy. I teraz jeszcze musimy podać adres, powiedzmy Katowice, wiek 18 i płeć mężczyzna. Dobrze. Mamy utworzone cztery obiekty person, cztery obiekty klasy person i do utworzenia każdego obiektu wykorzystaliśmy inny konstruktor. Wykorzystaliśmy konstruktor, który nie przyjmuje żadnych parametrów, który korzysta z wartości domyślnych. Ten, w którym inicjalizujemy pola wartościami domyślnymi, które ustawiliśmy wartości domyślne, bo całkowicie, gdybyśmy nie zadeklarowali, których tych pól, które nie deklarujemy, to są uinicjalizowane wartościami domyślnymi dla typów, czyli będzie to 0, 0 lub false. Skorzystaliśmy z konstruktora, gdzie inicjalizujemy wszystkie pola, gdzie inicjalizujemy trzy pola, dwa pola. I teraz, jak sobie zobaczymy, skorzystaliśmy z tych konstruktorów i jak postawimy tutaj breakpoint i uruchomimy nasz program, zobaczymy, co jest w naszych obiektach person. Teraz, gdy sobie zaznaczymy person, pierwszą osobę, widzimy adres. Adres jest typu string, został zainicjalizowany nulem. Dlaczego? Dlatego, że w klasie person adresu nie ustawiliśmy. Skoro go nie ustawiliśmy, to przyjmuje wartość domyślną. Przyjął wartość domyślną 0. Wiek przekazaliśmy, no to ma wiek 14. Tutaj imię ma Marcin, gender płeć nie ustawiliśmy, czyli przyjął wartość domyślną, ID ustawiliśmy 1, last name, czyli nazwisko ustawiliśmy na Kowal. To, co ustawiliśmy, to zostało ustawione, a te wartości jak adres i płeć nie ustawiliśmy, więc przyjęły wartości domyślne 0. Bo tych dwóch nie ustawiliśmy dla konstruktora domyślnego. Tutaj te 0 możemy usunąć. Dobrze. Teraz przejdźmy do person 2. Tutaj ustawiamy dwa pola poprzez tak. Dwa pola i nic tu więcej nie ustawiamy. Ustawiamy dwa pola, czyli person powinien przyjąć ID 1 i imię Tomek. Pozostałe pola są wartościami domyślnymi. Dla adresu, bo to jest string, to jest 0. Dla typów prostych, tak jak integer, jest to 0. Tutaj znowu płeć to jest string, czyli 0. Last name string, czyli 0. Tu przyjął wartości domyślne dla tych pól, które nie ustawiliśmy, a te, które przekazaliśmy, zostały ustawione tymi wartościami, co przekazaliśmy. Następnie w konstruktorze person 3 ustawiliśmy, przepraszam, tutaj person 3. O, co tutaj się dzieje?
Aha, dobrze. Person 3 ustawiliśmy ID 2 to jest, tak. Ustawiliśmy imię Tomek, ustawiliśmy nazwisko Nowak, ale tu jest jeszcze ustawiony wiek 18 i adres Katowice, a tego nie przekazywaliśmy w parametrach, ale nasz konstruktor ustawiliśmy to jako wartości, że chcemy, żeby każdy obiekt, który będzie tworzony poprzez trzy konstruktory, żeby każdy obiekt miał przypisaną właściwość adres Katowice i wiek 18. Tak żeśmy zdefiniowali nasz konstruktor, więc tak to dla tego obiektu zostało zainicjowane zgodnie z konstruktorem. Czyli dwójka Tomek i Nowak zostało przekazane podczas inicjowania obiektu, a te pozostałe dwie wartości po prostu zostały zainicjowane w konstruktorze. Dobrze, następnie klasa person, stworzyliśmy obiekt person 4, osoba czwarta i tutaj zainicjowaliśmy wszystkie pola. ID 2, imię Tomek, nazwisko Nowak, adres Katowice, wiek 18 i płeć mężczyzna. Wszystkie nasze pola zostały zainicjowane tymi wartościami, co zostały przekazane. A więc te wartości, które przekazaliśmy, zostały wykorzystane do zainicjowania pól w naszej klasie. Do tego służy konstruktor. I tak jak sobie tutaj stworzyliśmy, w konstruktorze inicjalizujemy nasze pola. Możemy inicjalizować tak jak tutaj w tym przypadku wartościami domyślnymi. Tutaj nasze pola zostały zainicjowane wartościami domyślnymi, a tutaj nasze pola zostały zainicjowane parametrami, które przekazujemy w konstruktorze. Czyli w konstruktorze podajemy, jakimi wartościami chcemy zainicjować nasze pola w klasie, a tutaj zainicjowaliśmy część pól z parametrów, które przekazujemy w konstruktorze, a część pól, tak jak te, zainicjowaliśmy wartościami domyślnymi, a jedno pole nie zainicjowaliśmy w ogóle żadną wartością, wtedy przyjmuje wartość domyślną dla typu, która to jest w zależności od typu 0, 0 lub false. A w tym konstruktorze zainicjowaliśmy tylko dwa pola, parametrami przekazanymi do konstruktora. Następnie natomiast pozostałe pola, które nie zostały zainicjowane w żaden inny sposób, przyjmują wartości domyślne, czyli 0, 0 lub false. Dobrze, możemy zapisać. I to by było wszystko w tym odcinku na temat konstruktorów. Zapraszam na kolejne odcinki kursu. Dziękuję.